Nazywam się Henryk Górecki. Ojciec inżynier elektryk, żona lekarka, dwoje dzieci, to znaczy dwie córki, Barbara starsza i Jadwiga młodsza. Obie zrobiły doktoraty na Akademii Górniczo-Hutniczej tutaj. No co więcej mogę powiedzieć? Można powiedzieć, jak się to wszystko zaczęło, prawda? No, więc ja w czasie okupacji na tajnych kompletach skończyłem 4 klasy gimnazjalne. Także w 1945 roku, zaraz po uwolnieniu Krakowa, wstąpiłem do Liceum Świętego Jacka. Tam zrobiłem maturę. Taki był sytuacja, że nam, ponieważ to wszystko byli oprócz mnie na ogół starsi panowie, więc w ciągu jednego roku zrobiliśmy 2 klasy licealne. Także w następnym roku rozglądałem się za tym, gdzie, na którą uczelnię wstąpić. No, miałem takie rozmaite propozycje, bo w liceum mnie nastawiali jedni na polonistykę, inni na fizykę, matematykę. No ale ja się zastanawiałem i myślałem albo Politechnika, albo Akademia Górniczo-Hutnicza. No a ponieważ w międzyczasie jeszcze pracowałem jako monter elektryki, zrobiłem czeladnika, elektromontera, żeby mieć jakiś zawód w ręce. No więc wobec tego zdecydowałem się, że może spróbuję na Akademię Górniczą. No, to był rok już, gdzie dostaliśmy świadectwa maturalne w marcu, no a rok się rozpoczął w styczniu. Przyszedłem na Akademię Górniczą do rektoratu z indeksem. No i pytam się, ponieważ rok już się zaczął, parę miesięcy, czy mógłbym jakiś egzamin zdać tutaj i jeszcze się dostać. No, pani mówi, proszę pokazać świadectwo maturalne. No to ja pokazałem, ponieważ było takie, jak to mówią, monotonne. Więc ja mówię, proszę pana, z takim świadectwem bez egzaminu od razu pana przyjmujemy. No więc zostałem przyjęty na Akademię Górniczą, na Wydział Elektromechaniczny, no ze specjalnością górniczą. I pierwsze moje spotkania były bardzo przyjemne. Przyszedłem pierwszy raz akurat na kolokwium z matematyki. No, były zadania takie, które na ogół w liceum nie były wtedy jeszcze rozwiązywalne, bo to już była wyższa uczelnia, ale jakoś udało mi się tam rozwiązać, także zupełnie inną metodą swoją, więc to zrobiło dobre wrażenie na tym egzaminującym nas wtedy. Bardzo miło sobie wspominam te czasy studenckie na Akademii Górniczej, dlatego że kadra profesorska była bardzo taka dla studentów życzliwa i bezpośrednia. No, z takich może najbardziej moich profesorów ulubionych w tym czasie, to był z Wydziału Górniczego był profesor Budryk Witold, znakomity wykładowca i świetnie wykładał i profesor Litwiniszyn z hydrodynamiki, Jerzy Litwiniszyn, który już wtedy bardzo nowoczesno matematykę związaną z hydrodynamiką nam wykładał. To byli dwaj tacy ulubieni profesorowie. Było bardzo dużo egzaminów na tym Wydziale Elektromechanicznym, dlatego że to nie tylko były egzaminy z elektryczności, znaczy z elektrotechniki i związanych z tym przedmiotami takimi jak trakcja, napęd, inne, ale także z mechaniką. Także
z mechaniki był sławny profesor Zięba, u którego się zdawało kilka egzaminów, bo była i statyka, i dynamika punktu, bryły. Także bardzo trudny był egzamin u niego, więc to on został potem komendantem Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie i tam profesorem tej akademii. Także mieliśmy dużo egzaminów. Były egzaminy związane właśnie z górnictwem, z mechaniką, z geologią. Bardzo przyjemne były niektóre egzaminy. Pamiętam może tak, ówczesny profesor geologii zwykle brał nas po dwóch, no i pyta się mojego kolegi, jakie pan zna skały organogeniczne. No, student tak nie bardzo wiedział, co powiedzieć. No, to profesor mu pomaga, no proszę pana, całe wagony tego idą teraz do Związku Radzieckiego. A on mówi, no węgiel, no widzi pan, takie były, te egzaminy były, prawda, takie dosyć swobodne i to tak daje dla przykładu. No, w 49 roku skończyłem studia i równocześnie z dyplomem, który uzyskałem w 50 roku, rozpocząłem studia w energoprojekcie. Tam pracowałem do 53 roku. Byłem kierownikiem zespołu stacji najwyższych napięć do spraw ochrony odgromowej. No, bardzo tam było ciekawie, ale jak to w biurze projektów, w końcu projekty się powtarzają, a ja byłem człowiekiem, który lubił stale się jakoś rozwijać, coś nowego się dowiedzieć, więc tak powoli mi się to zaczęło już nudzić. No, pamiętam też jeszcze taki epizod mały z tego okresu, mianowicie ja zaprojektowałem takie uziemienia do stacji najwyższych napięć. Obliczenia były dosyć skomplikowane. Firma ta, Energoprojekt, miała centralę w Warszawie. No więc ten cały projekt, który zrobiłem i obliczenia, pojechałem do Warszawy, żeby obronić przed recenzentami. No, jednym z recenzentów był mój były profesor Bladowski, wysokich napięć tutaj z Akademii Górniczej. No, w egzamin ten obrona wyszła świetnie, bo to także on potem po tej mojej odpowiedziach i uzasadnieniach powiedział, to mój uczeń, więc tak się pochwalił, no może, więc to takie epizody z tego czasu. No więc tak w 53 roku doszedłem do wniosku, że właściwie osiągnąłem w energoprojekcie wszystko, co chciałem, byłem już kierownikiem zespołu i profesor Szklarski, z którym kontaktowałem się, bo interesowałem się nowoczesnymi metodami obliczeniowymi z rachunku operatorowego. I profesor Szklarski rozpoczął ze mną taką współpracę. Zaczęliśmy naukowe artykuły pisać i zaproponował mi przejście do Akademii Górniczej. No, ja się zastanawiałem, bo prawda, to rozpocząć karierę trzeba było od asystenta. Ja tam już miałem dosyć wysokie i uposażenie i pozycję, no ale w końcu tutaj była większa swoboda i można było coś naukowego robić. Wobec tego zdecydowałem się i przyszedłem do profesora Szklarskiego, do jego zakładu jako asystent. No i w tym zakładzie najpierw, który profesor w tej katedrze otworzył dla mnie zakład podstaw automatyki i w tym zakładzie podstaw automatyki początkowo pracowało 4 osoby. Mój kolega ze studiów Olszewski Stanisław, Leszek Popyk, który nie miał nieukończone studia wyższe na Politechnice i taki technik Gąsiorowski Marian. No, po pewnym czasie myśmy doszli do wniosku, że właściwie można by stworzyć katedrę automatyki na wydziale i wobec tego zaproponowałem profesorowi Szklarskiemu, z którym już szereg
prac naukowych opublikowałem, że czy by się nie zgodził, żeby ten cały zakład, który prowadziłem, podstaw automatyki, no żeby przenieść i zrobić katedrę automatyki przemysłowej. Ja w tym czasie już, prawda, miałem doktorat w 1958 roku, a potem zaraz niedługo zrobiłem habilitację. No więc jako świeżo upieczony docent profesor Szklarski się zgodził i zostałem kierownikiem Katedry Automatyki Przemysłowej. No wraz ze mną przeszli ci moi współpracownicy, to znaczy Olszewski, Popek i Gąsiorowski. No, otworzyliśmy jeszcze tam, starzy pracownicy byli niektórzy i wspólnie otworzyliśmy tą katedrę. Katedrę trzeba było otworzyć od samego początku, dlatego że no, nic nie było w tej katedrze. Nie było przede wszystkim tego, co było najważniejsze dla studentów, laboratoriów. No więc stworzyć laboratoria trzeba było z czegoś, nie mieliśmy wiele. Ja jakoś wpadłem na pomysł, ponieważ usłyszałem, że samoloty po pewnym czasie są zupełnie miażdżone i prawda, jak już przelecimy, odpowiednia ilość godzin została przez nich wypracowana. Więc napisałem do takiego generała wojsk lotniczych, że czy by nam nie odstąpił z takiego zużytego samolotu, bo tam jest i aparatura, i aluminium, z którego można robić rozmaite rzeczy, tak jest w laboratorium stanowiska. No, ku mojemu zdziwieniu generał odpowiedział, że proszę przyjechać pociągiem, my ten samolot rozbierzemy, załadujemy i dostaniecie. No to pojechaliśmy, przywieźliśmy cały samolot i z tego samolotu, zresztą do dziś dnia niektóre rzeczy jeszcze tkwią. No, zrobiliśmy mnóstwo stanowisk laboratoryjnych, bardzo ciekawych i interesujących dla studentów. No, nie będę o tym specjalnie się rozwodził. W każdym razie katedra dzięki temu stanęła na nogi. No, po pewnym czasie był zabawny epizod, bo dostałem nieoczekiwanie list od generała wojsk pancernych, czy bym nie reflektował na czołg, ale odpowiedziałem, że nie, bo gdzie ani urządzenia tego typu ogromne, ani czołg, prawda, by się w nas nie mieścił. No więc to było takie. No w międzyczasie rozpoczęliłem pracę nad pierwszym w ogóle podręcznikiem z automatyki w Polsce. Ten podręcznik z automatyki w Polsce w takim wydanym przez International Federation of Automatic Control, czyli takie, prawda, stowarzyszenie automatyków z całego świata, został umieszczony jako jeden z pierwszych podręczników w świecie, który w Polsce automatyki został. No, w innych krajach też były wymienione. Mam tą książkę, to taka książka unikatowa, przysłali na. No i ten podręcznik pierwszy w Polsce był udziałem trzech autorów. Profesora Nowackiego, jednego z największych profesorów Politechniki Warszawskiej, profesora Szklarskiego i moim. No, ja jeździłem do Warszawy do profesora Nowackiego i tam pisaliśmy razem te części tej książki. Książka w dwóch tomach się ukazała. Była to pierwsza w Polsce taka pozycja. No, dzięki temu można było jakieś wykłady dobrze prowadzić, mieć podstawy dla studentów. Wydana dwutomowa książka. Mamy ją tutaj, podstawy automatyki. I potem, prawda, rozpoczęła się ta współpraca. No może z ciekawości to powiem, że po latach Stowarzyszenie Elektryków Polskich, Oddział Warszawski, przyznał mi medal numer 1 wydany na cześć profesora Nowackiego, ich sławnego profesora Politechniki Warszawskiej. Więc dostałem medal numer 1, prawda, jako ten najbliższy jego współpracownik, jeżeli to państwa by interesowało to. No a równocześnie Naczelna Organizacja Techniczna odznaczyła mnie honorową złotą odznaką. No więc to, prawda, były takie bardzo owocna współpraca. Rozpoczęła się praca naukowa, no i pierwszy
takie wspomnienia, może ciekawsze z takich międzynarodowych, to pierwszy kongres międzynarodowy automatyki w Moskwie był. No, po wielu latach, prawda, wschód spotkał się z zachodem. Z zachodu przyjechał najsławniejszy współczesny automatyk, profesor Richard Bellman, z byłego Związku Radzieckiego był profesor Pantriagin, obie sławy światowe. No ja tam wspólnie wysłałem referat, który napisałem z profesorem Turowiczem, profesorem matematyki, który przed wojną był asystentem u rektora Choborskiego tu na Akademii, potem był na Politechnice Lwowskiej, a potem po wojnie przeniósł się do klasztoru ojców benedyktynów w Tyńcu. Ta może ciekawostka jest taka historia, jak się poznałem. Otóż, bo wspólnie z nim 35 lat współpracowaliśmy do jego śmierci. To był mój serdeczny przyjaciel. Otóż ja miałem pewien taki problem matematyczny, którego podałem rozwiązanie. Wiedziałem, że to rozwiązanie absolutnie nie może być prawdziwe, że jest gdzieś błąd, ale nigdy żaden z tych obecnych, dostępnych mi matematyków błędu nie mógł znaleźć. No i ja tak ówczesnego rektora, profesora Kochmańskiego, Tadeusza, zapytałem, czy nie zna jakiegoś matematyka, który by można pracować. A mówi, a tak, mówi, znam takiego kolegę mojego z liceum, mówi, profesora Turowicza, mnicha w Tyńcu, i dał mi telefon do niego, do Tyńca. Ja zadzwoniłem, po paru minutach rozmowy telefonicznej problem został przez niego rozwiązany. Także to była nasza pierwsza rozmowa i od tej rozmowy rozpoczęła się stała współpraca. A więc ten pierwszy nasz pierwszy referat naukowy w skali międzynarodowej w 1960 roku na pierwszym kongresie, prawda, wygłosiłem. No, chciałem, żeby pojechał profesor Turowicz, ale nie zgodzili się, bo to był ksiądz, więc to władze PRL-u się nie zgodziły, żeby ksiądz pojechał. Także ja reprezentowałem nas obu. To był sławny bardzo kongres, dlatego że największe te osobistości się prawda, latach wojny spotkały i były bardzo takie ożywione dyskusje między ludźmi. No potem tych kongresów IFAK były te kongresy co 3 lata. Ja w 10 kongresach brałem udział, wysyłałem referaty. No potem już przestałem, prawda, wysyłać. Na jeden może z ciekawości takiej to powiem, że na jeden referat nie pojechałem. Mianowicie posłałem referat do Kioto, do Japonii. Został przyjęty, no ale władze Związku Radzieckiego nie zgodziły się na to, żebym ja mógł przelecieć samolotem, bo to wtedy przez Związek Radziecki się przelatywało tam samolotem do Japonii. Także nie mogłem polecieć i wygłosić ten referat, bo nie byłem członkiem partii. No więc wobec tego jednemu z profesorów z Warszawy, który był członkiem partii, podałem ten mój referat i on go wygłosił, prawda, tam w Kioto. No ale to takie zabawne rzeczy się w tym czasie zdarzały na rozmaite. Tak więc to się tak rozwijało. Ja w międzyczasie oczywiście po habilitacji dostałem tytuł najpierw profesora w 65 roku nadzwyczajnego, w 72 roku zwyczajnego. No potem dalsze takie, może jeśli można wspomnieć, sukcesy takie naukowe, które sobie bardzo cenię, to były no, doktorat honoris causa na naszej uczelni i tytuł zasłużonego profesora, mam go tu gdzieś nawet po tym, no i członkostwo Polskiej Akademii Umiejętności. No, więc to tak zwiększyło te moje naukowe osiągnięcia. No, te naukowe osiągnięcia to może wspomnę, że no, ponad 20 rozmaitych książek, z których kilka jest w języku angielskim wydanych przez
Anglików, którzy nam zaproponowali, także nasz zespół taki czterech, dwóch Polaków, ja i mój były doktorant, a później a obecnie profesor Korytowski, a ze strony Anglików dwóch też. Wydaliśmy taką książkę Time Delay Systems. To są takie, taka oryginalna książka, którą napisaliśmy wspólnie z Anglikami. Ja wcześniej wydałem książkę w języku polskim na ten temat parę lat wcześniej. No, oprócz tego z takich zabawnych rzeczy to taka sprawa. Dowiedziałem się przypadkowo, że moja książka po polsku wydana, Time Delay System w 1971 roku, została przetłumaczona przez Rosjan na język rosyjski, co było ewenementem, dlatego że żadna książka z polskich automatyków pisana nie została na rosyjski przetłumaczona i to przez Rosjan. No więc napisałem do maszynostrojenia, wydawnictwo wtedy, które tą książkę wydało, czy nie należy mi się z tego tytułu jakieś honorarium i czy nie przysłaliby mi książki, żebym mógł, prawda, sobie zobaczyć, jak to wydali. No więc przysłali mi 3 egzemplarze tłumaczenia i list, że to jest dla mnie wielki honor, że oni przetłumaczyli, ale żadnych honorarium żadnego nie dostałem. To takie zabawne epizody z życia, prawda, się zdarzają. No więc tak, jeśli chodzi o rozwój katedry, której, prawda, zostałem potem kierownikiem po uzyskaniu profesury. Już. To, proszę Państwa, no, katedra, ja stwierdziłem, że w tych czasach nie można oczekiwać od tego, że pracownik dydaktyczny, bardzo obciążony, prawda, i laboratoriami, i ćwiczeniami, wykładami, no równocześnie da radę w określonym, dosyć krótkim terminie zrobić doktorat. Wobec tego zdecydowałem się, żeby utworzyć studium doktoranckie na Wydziale. Utworzyłem to studium doktoranckie na Wydziale, troszkę może nawet z trudnościami, dlatego że no, niektóre głosy profesorów były, no to jak to jest, prawda, doktoranci to będą, nie będą mieli zajęć, prawda, ze studentami, no to mają znacznie lepszą sytuację niż asystenci. Ja mówię, no tak, ale każdy asystent, jeżeli którykolwiek zechce, to może momentalnie przejść na studium doktoranckie i będzie miał te warunki spełnione. A więc w ten sposób zgasiłem, prawda, ten protest. No i utworzyłem to studium. No, jak teraz wykłady? Opracowałem najpierw sam wykłady. Wydałem kilka tomów własnych wykładów. No i zaproponowałem, dzięki temu, że już miałem duże znajomości w świecie naukowym, a więc zaproponowałem profesorom z Uniwersytetu Jagiellońskiego, o, tacy ważni profesorowie, prawda, profesor Szarski, Belczar, no, szereg innych znakomitych, prawda, Opial. Potem z Politechniki Warszawskiej profesorzy Wierzbicki, Gutenbaum, Mańczak. Potem z Politechniki Gdańskiej profesor Zeidler. No i tak, prawda, powybierałem najlepszych profesorów i zaproponowałem im, żeby mieli wykłady na studium doktoranckie. I oni się zgodzili, dojeżdżali tu z Warszawy i z Gdańska i z innych uczelni. No i mieli ci doktoranci znakomite wykłady, prawda. Przy czym ja zażądałem od profesorów, że niech, prawda, na tych że doktoranci muszą notować i potem oni, żeby autoryzowali swoje wykłady spisane przez doktorantów, tak żeby mogły się ukazać jak gdyby taka biblioteka wykładów doktoranckich na naszym wydziale i ta biblioteka się ukazała rzeczywiście. Wszyscy profesorowie swoje wykłady opracowali, wyszły przez nasze wydawnictwo drukiem, no i mamy całą bibliotekę doktorancką, prawda, z tych wykładów.
dzięki tym wykładom, prawda, i mnóstwo ludzi u nas, nie tylko oczywiście z Krakowa, ale z całej Polski zjeżdżali, zwłaszcza Rzeszów, potem Białystok także, no z najdalszych nawet krańców przyjeżdżali do nas i zostawali doktorantami. I po tych studiach wielu z nich zostało najpierw doktorami, no a potem profesorami i wielu z nich, niektórzy z nich zostali na Akademii, na naszym wydziale i na sąsiednich wydziałach. Niektórzy z nich są profesorami tutaj, a niektórzy z nich zostali profesorami w Stanach Zjednoczonych, w Niemczech, w Anglii, w Australii. Do dziś dnia w Australii jeden jest, w Stanach Zjednoczonych też, w Meksyku jest jeden z najlepszych potem moich współpracowników, profesor Raczyński, u którego zresztą wizytowałem. No więc to studium doktoranckie się rzeczywiście udało. Trwało wiele lat, praktycznie do mojej emerytury, a nawet potem jeszcze parę lat ciągnąłem do 2000 roku to wykłady na tym studium. Także to uważam za ogromny sukces. No, jeśli chodzi o prace naukowe, no mam ponad 200 artykułów naukowych, głównie z tej tak zwanej listy filadelfijskiej, a więc takiej bardzo ważnej. I takim moim, że tak powiem, no można powiedzieć księgą życia, no to jest tutaj opublikowana właśnie w tym roku ubiegłym, a właściwie w 1918 obecnie po angielsku przez Springera. Profesor Mięsowicz nieraz był roztargniony. No i miał tam coś powiedzieć i potrzebował jakiejś kartki, którą ze sobą zabrał, ale nie mógł jej znaleźć. Mówi, no gdzieś to mam. A ja mówię, panie profesorze, a może pan ma to gdzieś? Takie drobne rzeczy były. Potem, no, jedna może taka anegdota, no ja ją spróbuję powiedzieć, ale jeżeli będziecie państwo uważali, że to się nie nadaje, to proszę ją wykreślić. Ale to prawdziwe takie wydarzenie z profesorem Mięsowiczem, który był prorektorem przez parę lat, ale bardzo nie lubił tego administrowania. No ale po tym, mimo że już został dawno prorektorem, przestał być już prorektorem, no to ciągle się do niego zwracano, prorektorze. No ja też do niego mówiłem, panie prorektorze wtedy, a on do mnie tak, proszę pana, żeby pan już nigdy do mnie w ten sposób nie mówił, to ja panu opowiem taką anegdotę. Mówi, jest tramwaj. No i panie w tym czasie chodziły na takich szpilkach wysokich. No tramwaj nagle zahamował, pani w tym obcasie nadepnęła jakiemuś robotnikowi na buta, no ten krzyknął, oka jedna. No i na to taka pani mówi, proszę pana, no proszę powiedzieć, no pomyśleć, jak można do kobiety w ten sposób się odzywać i ten, no a ten pan naprzeciw niej siedzący mówi do niej w ten sposób, proszę pani, ja już 20 lat przestałem być radcą, a ciągle do mnie mówią panie radco. No więc po tym, prawda, ja przestałem mówić do niego panie prorektorze. To była taka autentyczna historia z profesorem Mięsowiczem. No, było szereg rozmaiń tych zabawnych rzeczy na wydziale, ale to może dziekani, którzy są do tego upoważnieni bardziej niż ja, opowiedzą. Ja chciałem tylko tak wyjątkowo o profesorze Mięsowiczu takie rzecz powiedzieć. Czasy, proszę państwa, studiów były zupełnie inne niż obecnie. Ja pamiętam takie wydarzenie z profesorem Litwiniszynem, że jeden ze studentów, kolega zresztą nasz, przyszedł na egzamin z pistoletem, który położył tak na stole i mówi, teraz ja mogę zdawać do profesora.
A więc były takie zupełnie dzisiaj nie do pomyślenia sytuacje. Ale także to życie obfitowało w rozmaite, czasem zabawne rzeczy. Pamiętam, że jeszcze z tych zabawnych rzeczy taką, że ponieważ profesor Turowicz, który był prawda, właśnie mnichem u benedyktynów, przychodził do mnie no, prawda, ubrany jak ksiądz. No, ale tutaj zaczęli kręcić nosem w partii, że ksiądz do was przychodzi tego. Ja mówię do niego, Andrzeju, zapytaj się przeora, czy by ci nie zezwolił przychodzić po cywilnemu. No, przeor się zgodził, on przychodził po cywilnemu. Ale ówczesny sekretarz partii mówi do mnie tak kiedyś przez telefon, że tam do was ksiądz przychodzi i co on tam opowiada. No to proszę przyjść i posłuchać, prawda, co mówi. A on wykładał algebrę wyższą, prawda. No więc ten zamilk już dał spokój, no a profesor Turowicz przychodził, miał wykłady na studium doktoranckim i był takim naszym doradcą w sprawach naukowych całej katedry. Także ja nawet tą książkę to jemu dedykowałem. Tutaj jest na pierwszej stronie dedykacja właśnie jemu. No ponieważ on przyjeżdżał tu do Krakowa, on przyjeżdżał do mnie do domu, ja byłem zapraszany do Tyńca tam, prawda, do tej... No, to, no i tam, prawda, nieraz siedzieliśmy w opactwie i pracowaliśmy, ale pewnego razu idziemy tam, gdzie przeor, Turowicz i ja, we trójkę szliśmy korytarzem i nagle przeor mówi do Turowicza, sznurówka ci się rozwiązała, zawiązałbym ci, ale nie jestem godzien. Profesor Budryk był człowiekiem, który się cieszył najwyższym szacunkiem u studentów. I on miał zwyczaj taki, że jeżeli ktokolwiek miał jakieś wątpliwości, to prosił, żeby przerywać wykład, pytać. Także odpowiadał z miejsca, prawda, przerywając wykład na wszelkie pytania studentów. To był niezwykły człowiek, świetny wykładowca, znakomity praktyk. No i powiedziałbym, że przyjaciel studentów. Powiem jeszcze o profesorze Dawidowskim. To był profesor, który wykładał termodynamikę na naszych studiach. No, egzamin u niego zdawało się w ten sposób, że się przychodziło tak o 9 wieczór do domu, albo później, i do północy, albo dłużej te egzaminy trwały. Studenci czekali w korytarzu. Profesor wzywał po dwóch, trzech do gabinetu, no a potem ich wypraszał i czekało się z indeksami na wpisanie. Indeksy się tam zostawiało u profesora. No i byłem świadkiem następującego niezwykle zabawnej historii, mianowicie w tym czasie nie było oczywiście długopisów, tylko profesor używał pióro wieczne. No więc profesor, po tych egzaminach czekaliśmy w korytarzu, profesor wzywa tam jednego z kolegów, uchyla drzwi i trzyma ten indeks tak, żeby się nie zamazał, prawda, atrament, w ten sposób z palcem. No i mówi do niego, no do tego studenta, no włóż pan palec. A student się pyta, ale gdzie? Bo był bardzo zdenerwowany. A profesor mówi, no przecież nie do dna, tylko do indeksu. A więc taki był profesor Dawidowski, który nam opowiadał rozmaite rzeczy. No zabawne było niesłychanie zdawanie egzaminu u niego. Dlatego, że pytania były... Niektóre z nich powtarzające się, studenci je dobrze znali. No więc jedno z pytań było takie, że proszę pana, mucha siedzi na kominie lokomotywy. Dlaczego lokomotywa nie ruszy? No więc student tam
próbował fantazjować, coś tego. Panie, jak mucha siedzi na kominie, to znaczy, że się nie poli. No to jak się nie poli, to nie może lokomotywa ruszyć. Drugie pytanie było takie na przykład. Panie, dlaczego malują węgiel na kolei wapnem białym? No więc student mówi, no bo wapno odbija promienie słońca, żeby nie było samozapłonu. No tak wysłuchał, mówi, nie, żeby nie kradli. Więc to, a był jeden niesłychanie zabawny epizod ze studentem, który znał dobrze te wszystkie rozmaite pytania. Jedno z tych pytań, prawda, ja uprzedzam pytanie i odpowiedź, ale powiem o tym potem. Otóż jedno z pytań było takie, że ma pan, profesor mówi, ma pan sprężarkę, spręża pan izotermicznie, no i konie, gdzież te konie, które pan, prawda, czyli tą energię, którą pan wkłada, prawda, w tą sprężarkę. No odpowiedź, prawda, student wysłuchał i nie do końca profesor mówi, panie, ma pan sprężarkę, spręża pan izotermicznie. Student przerywa i mówi, konie idą do wody. Zdenerwowany wiedział. Profesor się tak zdziwił, chwilę, potem przeszedł do sąsiedniego pokoju, gdzie byli jego asystenci i mówi tak, mam tu chłopaka. Mówi, bardzo nerwowy, ale jaki bystry. Takie były zabawne czasy, epizody, które jeszcze z tymi profesorami starej daty były. No ja miałem taki epizod mały z profesorem Jerzewskim. No, profesor Jerzewski z fizyki nas pytał, on był kierownikiem katedry wtedy, u niego profesor Mięsowicz był asystentem. No i ponieważ egzamin wyszedł pomyślnie, zdałem, więc wyciągnął do mnie rękę. No i ja to w tych czasach uścisnąłem mocno i dowiedziałem się, że potem żadnemu studentowi ręki nie podał. Ja w czasie okupacji to tak. No pracowałem w elektrowni miejskiej w Krakowie. Zrobiłem potem takiego czeladnika elektromontera, dyplom dostałem, no chciałem mieć jakiś fach w ręku. No a egzaminy to rozmaicie się zdawało, bo to na tajnych kompletach. Z zabawnych rzeczy to był też egzamin w historii kościoła. Zdawałem go przed księdzem proboszczem w altance w ogrodzie, żeby nie było podsłuchów i prawda jakichś takich tych, więc. Także te egzaminy były zdawane tak w sposób rozmaity, żeby nie wpaść. No, zdałem egzaminy wszystkie, to znaczy z czterech gimnazjalnych. Dzięki temu dostałem świadectwo, prawda, od ówczesnych profesorów, którzy nas uczyli. I od księdza mam to świadectwo, które mi pozwoliło iść od razu do Liceum Świętego Jacka, a więc to takie zabawne rzeczy były. Ja bardzo ściśle współpracowałem także z Polską Akademią Nauk i byłem tam członkiem Komitetu Automatyki PAN i Politechniką Warszawską. No i pamiętam taką zabawną rzecz, mianowicie jeden z profesorów, członek partii, no miał długi czas referat, mówił i mówił. No, może nie będę mówił nazwisk, no, ale w pewnym momencie przerwał i mówi, może ja mówię za dużo, a na to przewodniczący, prowadzący, prawda, mówi, nie. Za dużo nie, za długo. No może jeszcze z tych studiów doktoranckich, to proszę Państwa, oprócz tego, że tutaj odbywały się one oczywiście na... Była ogromna sala taka moja, ja tu zrobiłem, teraz ona już nie istnieje, ale przedtem była duża sala seminaryjna, gdzie się te wykłady odbywały.
Ale oprócz tego, ja dla studium doktoranckiego i profesorów, którzy prowadzili wykłady, organizowałem takie wyjazdy na narty do Zakopanego, a właściwie nie do Zakopanego, tylko na Halę Gąsienicową. Także w czasie burzy śnieżnej z trudem dotarliśmy do schroniska z doktorantami. Doszedłem, no i tam zrobiłem taki specjalny wtedy obóz dla rozwoju telekomunikacji, bo katedra wtedy była wielotematowa: automatyki, robotyki, telekomunikacji, elektroniki, informatyki. Wszystkie te rzeczy powoli się po wykształceniu pracowników i doktorantów oddzielały, więc prawda, najpierw się oddzieliła katedra elektroniki. To może powiem taką zabawną, że to z życia uczelni, jeśli chodzi o elektronikę, i potem się oddzieliła informatyka, potem się oddzieliła telekomunikacja, więc tak przerwałem tamten, ale skojarzyło mi się to właśnie z takimi rozmaitymi rzeczami. Mianowicie pewnego dnia, był to chyba 13 czerwca, a więc świętego Antoniego, ówczesny dyrektor Ciechanowski prosił mnie, że ma do mnie bardzo ważną sprawę, czy byśmy się mogli porozmawiać. No dobrze, więc rozmawiamy. Pan, w centrum obliczeniowym u nas coś nie bardzo się dzieje. Dzisiaj jest 13 czerwca, to jest patron złodziei, święty Antoni. Niech pan przejmie to centrum pod siebie, żeby je jakoś dobrze działało. No więc to była taka zabawna rzecz, gdzie przejąłem centrum obliczeniowe właśnie do siebie. A druga zabawna rzecz to była taka, jak ja doszedłem do wniosku, że jak już, prawda, elektronika u nas się stopniowo rozwinęła, no ja siedziałem, byłem specjalistą w automatyce i w teorii sterowania, a nie zajmowałem się specjalnie elektroniką, no i chciałem koniecznie tą elektronikę u nas jakoś ożywić i stworzyć osobną katedrę. Więc najpierw prosiłem profesora Zagajewskiego, ówczesnego profesora na Politechnice Śląskiej, czy by nie przyjechał do nas i nie przeszedł z Politechniki Śląskiej na AGH, że utworzymy mu katedrę elektroniki i żeby przejął ode mnie część pracowników. No, profesor Zagajewski bardzo z entuzjazmem mówi, bardzo chętnie i ten. No więc ja bardzo ucieszony, no ale musiała być zgoda Komitetu Uczelnianego, prawda, PZPR naszego i tego śląskiego. Nasz oczywiście się zgodził, ale Komitet Śląski powiedział, że się nie wyraża zgody na to, żeby profesor Zagajewski przeszedł do nas, no i profesor Zagajewski nie mógł przejść. No więc ja wobec tego doszedłem do wniosku, że nie ma co czekać, ponieważ miałem już docentów z elektroniki w katedrze, to trzeba otworzyć katedrę elektroniki osobno. Ja się na tym nie znam, nie dam rady tutaj pomóc. Więc poszedłem do profesora, do rektora ówczesnego Janowskiego i mówię, panie rektorze, trzeba tą elektronikę rozwijać i ja optuję za tym, żeby stworzyć osobną katedrę elektroniki. A rektor Janowski mówi, panie, takie złote jabłko pan się chce pozbyć? A mówię, nie chcę się pozbyć, tylko chcę, żeby się rozwijało. No i w ten sposób katedra elektroniki się wydzieliła od nas. Powstała katedra elektroniki, został jej na początku kierownikiem PO. Wąsowicz Zbigniew, no partii, on chyba należał do partii, więc partia się zgodziła, żeby on był wtedy docentem chyba u profesora Manciusa. No i tak to jest, utworzona została najpierw katedra elektroniki. Potem doszedłem do wniosku, znowu już katedra była ogromna, bo to przeszło 100 ileś tam osób, było to 160 nieraz było osób w katedrze. Więc potem, prawda, doszedłem do wniosku, że trzeba, żeby się utworzyła
osobna katedra informatyki, bo informatyka zrobiła się niesłychanie modną. Rozwijała się błyskawicznie, było wielkie zapotrzebowanie na informatyków w Polsce. A więc zaproponowałem, żeby może, ponieważ równocześnie informatycy niektórzy byli także i w innych katedrach, że ja oddam informatyków z naszej katedry, tam profesor Gościński i szereg innych, żeby przeszli do katedry informatyki. No i powstała katedra informatyki, wydzieliła się z naszej katedry. No, został Instytut Automatyki i Telemechaniki. No i ja chciałem, żeby się telekomunikacja znowuż rozwinęła. Wobec tego, nawracając do tego wyjazdu do Zakopanego, prawda, na halę gąsienicową, wziąłem samych doktorantów, którzy się specjalizowali w telekomunikacji, pod kierunkiem profesora Zeidlera, ówczesnego najlepszego profesora w Polsce z telekomunikacji z Gdańska. No i profesor Zeidler też przyjechał do nas, tak, i pojechaliśmy razem na halę gąsienicową i tam się odbywały normalne wykłady i jazdy na nartach i tak na przemian, prawda, byliśmy szereg dni tam w Zakopanem, w katedrze. No potem wróciliśmy i wszyscy ci, którzy wtedy byli doktorantami z telekomunikacji, u profesora Zeidlera zrobili doktoraty, no potem zostali profesorami i docent Pach, który u mnie był, prawda, potem został profesorem i prowadził zakład telekomunikacji, przeszedł z nimi wszystkimi i utworzona została osobna katedra telekomunikacji, która do dziś dnia, prawda, funkcjonuje, a jego syn, który u mnie był doktorantem i u profesora Zeidlera robił doktorat, jest obecnie prorektorem, prawda, Andrzej Pach. Także wydzieliła się jeszcze i ta katedra. No, katedra się ciągle rozwijała, ja byłem zdania, patrzyłem na to, co się dzieje na świecie, no zauważyłem, zwrócili mi zresztą na to uwagę profesorzy, którzy u nas wykładali, między innymi z Uniwersytetu Jagiellońskiego, taki profesor Lasota, on już nie żyje, matematyk, ale który uprawiał matematykę w biologii. No i on mówił mi, miał wykłady u nas też na studiach doktoranckich, że przyszłość, prawda, świata to jest zależna od tego, jak głęboko matematyka wejdzie w biologię i zamiast sztuki takiej, jak się mówiło w biologii i w medycynie, powstanie nauka. No i wobec tego ja się zdecydowałem, żeby u nas powstał instytut, który będzie miał nazwę nie tylko automatyka, ale biocybernetyki technicznej. Kierownikiem zakładu biocybernetyki został profesor Tadeusiewicz, także, prawda, mój pracownik, którego ja tam habilitowałem i potem opiniowałem. No więc obecnie z katedry niedawno oddzieliła się katedra biocybernetyki profesora Tadeusiewicza i obecnie katedra ma tylko jedną krótką nazwę, katedra automatyki. Tyle katedr, prawda, się z niej wydzieliło. No tak to wygląda w skrócie historia tej katedry, instytutu, bo jakiś czas to był instytut, a potem znowu były katedry do dziś dnia. No, dziękuję bardzo za uwagę.